prezesa zarządu w zakładach automatyki Komór pana Kazimierza Fałka. Bardzo proszę. Czułem, ale myślę, że będę słyszany. Panie prezesie, szanowni państwo, jeszcze nie tak dawno we wszystkich swoich wystąpieniach apelowałem o więcej kolei, bowiem kolej ma niezaprzeczalne zalety, szczególnie w chwili obecnej, kiedy ekologia jest jednym z najbardziej palących problemów ludzkości. Sprawność systemów kolejowych pozwala efektywniej przemieszczać i ludzi, i ładunki, i unikać zatłoczonych dróg, które dla nas wszystkich dzisiaj są zmorą. Dzisiaj mamy już szeroki front inwestycyjny w całym PKP, a także na LKS-ie, naszej, jak to było powiedziane, polskiej bramie do nowego jedwabnego szlaku. Jest mi bardzo miło, że mogę tę stację Zamość-Bortatycze dodać do listy ponad 1000 naszych instalacji, bo tyle już instalacji zrealizowaliśmy w Polsce, w tym 50 systemów sterowania ruchem na stacjach. Zamość-Bortatycze to swego rodzaju nasz także jubileusz, bowiem jest to 50. nasza instalacja na stacji. Proszę państwa, zainstalowaliśmy tutaj swój flagowy system MOR3, ale jego nie widać. To, co widać, to przede wszystkim ten budynek, który także jest elementem tej inwestycji. Dzięki temu budynkowi znakomicie poprawiły się warunki pracy personelu. Jeszcze niedawno pracownicy obsługiwali te urządzenia z tamtego budyneczku. Dzisiaj mają wysoki budynek o znakomitej widoczności na obszar całej stacji, z bardzo dobrym zapleczem socjalnym, z salą szkoleniową, na której teraz jesteśmy, w której będą się odbywać szkolenia i odprawy pracowników. To jest ten element najbardziej widoczny. Serce systemu, który to zainstalowaliśmy, zobaczymy potem. Oprócz tego budynku został zmodernizowany układ torowy. Zainstalowaliśmy 22 napędy zwrotnicowe, które sterują zwrotnicami. Nie potrzeba już, jak to było pokazane na filmie, przekładać tych zwrotnic ręcznie. Przełożenie zwrotnicy jest tak proste, jak kliknięcie myszką, bo w taki sposób dokonuje się tutaj teraz przestawiania zwrotnic. Sercem tego systemu, jeszcze w tej chwili niewidocznym, jest system komputerowy MOR3. Całkowicie opracowany w zakładach automatyki Kombut SA. Jest to dzieło polskich inżynierów i techników, zrealizowane całkowicie w Polsce od początku do końca, od pomysłu do przemysłu. To nasi pracownicy zaprojektowali te urządzenia, wyprodukowali, zaprogramowali, zainstalowali i dziś one pomagają osiąganiu efektywności linii hutniczo-szerokotorowej. Serce systemu tam w serwerowni na górze składa się z komputerów. Dość powiedzieć, że w warstwie sprzętowej jest tam aż 48 procesorów realizujących program. Program bezpieczny, zapewniający pełne bezpieczeństwo ruchu. Trzy moduły tego programu sterują urządzeniami, a każdy z tych modułów składa się z kilkunastu tysięcy linii kodu. Jak powiedziałem, wszystko to jest dziełem polskich inżynierów.